Drugi zespół Lecha Poznań w ostatni weekend wybrał się do Stargardu, gdzie zmierzył się z Błękitnymi. Lepiej w to spotkanie weszli piłkarze trenera Adama Topolskiego, którzy objęli prowadzenie już w 17 minucie. Dwaj byli Lechici, Krystian Sanocki i Piotr Kurbiel, rozegrali akcję, po której Łukasz Radliński musiał po raz pierwszy wyciągać piłkę z siatki. Błękitni podwyższyli wynik po przerwie. Wtedy to sędzia zawodów odgwizdał jedenastkę, którą wykorzystał Wojciech Fadecki. Na tablicy wyników pokazał się wynik 2-0 na Błękitnych i wydawało się, że piłkarze rezerw będą mieli problem, żeby wywieźć ze Stargardu chociaż punkt. Wiara jednak umiera ostatnia. W 71 minucie Juliusz Letniowski przejął piłkę pod własnym polem karnym, potem wyśmienicie obsłużył Tomasza Kaczmarka. Ten pomknął w stronę bramkarza i wykorzystał sytuację 1-1 z Mariuszem Rzepeckim. Zaledwie 8 minut później znowu bohaterem był Letniowski. Rzut karny dla Lecha, do piłki podszedł były zawodnik Bytowi i wyrównał stan spotkania. Rezerwy przeszły z piekła do nieba i zremisowały z Błękitnymi Stargard 2-2. Bardzo ważny mecz grali również juniorzy starsi. Walczyli oni bowiem o przełamanie w centralnej lidze juniorów po niekorzystnej serii bez wygranej. Swojego dopięli już w 19 minucie. Wtedy to podanie na skrzydło otrzymał Filip Wilak, który dośrodkował do Adriana Ratajczyka i mieliśmy 1-0 dla kolejorza. Śląsk zdołał jednak odpowiedzieć. Błąd golkipera Krzysztofa Bąkowskiego wykorzystał napastnik gości, który nie miał problemów, by trafić do bramki w 100% sytuacji. Po pół godzinie mieliśmy zatem remis. Lech zdołał jednak przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Rzut wolny spod bocznej linii boiska, Igor Ławrynowicz. Piękna bramka, bramkarz Śląska bez szans, a 3 punkty zostają we wronkach. Lech wygrywa ze Śląskiem 2-1. Piątkowe popołudnie juniorzy młodsi kolejorza spędzili w Bydgoszczy. Tam piłkarze Bartosza Bochińskiego chcieli przypieczętować tytuł mistrza jesieni w swojej grupie. Już w 5 minucie spotkania do siatki trafił Igor Kornobis i otworzył worek z bramkami. Potem do siatki chemika trafiali Jakub Złoch, Filip Wełniak oraz dwukrotnie Hubert Schulz. W doliczonym czasie gry chemik zdołał strzelić jeszcze honorowego gola. Nie miało to już zbyt dużego wpływu na wynik spotkania. Lech wygrał z chemikiem 5-1. Trampkarze Lecha Poznań w sobotnie popołudnie zwyciężyli na wyjeździe 2-0 z Wartą Poznań w meczu 13. kolejki Centralnej Ligi Juniorów do lat 15. Bramki dla zespołu zdobyli Norbert Ratajczyk oraz Mikołaj Tudruj. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.